No moi drodzy, jest minus 8. W tej chwili na zewnątrz 8.07. Szyby zamarznięte. Ale wybieram się na startowisko ponad miesiąc przerwy w lataniu. Ostatnio latałem 6 grudnia. Potem nie było warunków. Dlatego postanowiłem przy dzisiejszym wietrze 5-6 metrów na sekundę chwilę polatać. No i zobaczymy, jak będzie na startowisku. Zimowy poranek, jest dzisiaj 11 dzień stycznia 2022 roku, godzina 8.20 w tej chwili, jadę na startowisko do Brzuzy. No i dojeżdżam powoli do startowiska, stało mi jeszcze około 3 km. Spójrzcie, pogoda jest jak na porę zimową rewelacyjna, słoneczko świeci, widać już parę z elektrowni w Kozienicach, także idealna pogoda na to, żeby chwilę polatać, tym bardziej, że już ten długi okres nie latałem. W tej chwili jest minus 10 na moim termometrze w samochodzie, także dosyć chłodno, wiatr wspomagałby tą temperaturę, ale dobrze, że silnego wiatru nie ma, jest w tej chwili około 4-6 metrów na sekundę. Także przez tą godzinę myślę, że w pełności wystarczy, nawet będę planował mniej polatać, bo wiadomo, że zimno, niektórzy morsują, a ja swój rytuał muszę tutaj popełnić i jadę polatać w mrozku. W sumie można byłoby polatać przy minus 15-20 stopniach, ale szkoda mi skrzydła, bo ten materiał jest jednak podatny na mikropęknięcia przy takich niskich temperaturach. No i szkoda mi skrzydła. Skrzydło ma praktycznie dopiero drugi sezon, a minus 10 to jeszcze nie jest taka tragedia. Dzisiaj polatam maksymalnie do 300 metrów nad gruntem, z tego względu, że wyżej już troszeczkę bardziej powiewa. A chodzi o to tylko, żeby polecieć, sfotografować nasz tutaj rejon powiatu kozienickiego. Aczkolwiek promuję ten powiat, bo w nim pracuję. Mam tu bardzo fajnych ludzi, z którymi no, jestem zżyty. A mieszkam z kolei w powiecie radomskim. Tutaj dojeżdżam, tutaj mam startowisko. W Pionkach, tak jak już też kiedyś wspominałem, startowiska praktycznie nie można uświadczyć ze względu na tą strefę, która jest w Pionkach. Być może ktoś gdzieś ma startowisko, to wtedy, jeżeli uda mi się dotrzeć, no to będę startował również stamtąd. Jak na razie tutaj ta łąka udostępniona przez właściciela tutaj w Brzuzie w zupełności mi wystarcza, a i z kolegami mamy blisko. No i startowisko już widoczne. Mrozek, szać. Zaraz wam pokażę inną stronę, od strony tutaj słońca. Cały tutaj horyzont. No i moi drodzy, tak wygląda dzisiejszy środowy poranek. 11 dzień stycznia 2022 roku. Słoneczko jeszcze nisko. Za chwilę będzie coraz wyżej. Ale pogoda jest wyśmienita do tego, żeby chociaż chwilę polatać.
kolejny poranek zaliczony. Miesiąc nie latałem, 15 minut w powietrzu, zawsze coś. Górą już się zaczęło robić nieprzyjemnie, powyżej 100 metrów zaczęło dosyć mocno kopać, więc zdecydowałem, że nie ma co się spinać. 15 minut to 15, w zupełności wystarczy. Zawsze to chwila w powietrzu. No i wylądowałem. Nie wiem, czy się nagrał mój start, był bardzo szybki. Zabrało mnie praktycznie z miejsca. W zasadzie jeszcze mi się tak nie zdarzyło, żeby na tym skrzydle w ten sposób wystartować. Dlatego ten wiatr dał o sobie znać i pokazał, że jednak jest mocniejszy niż zwykle, chociaż ICM i rękaw tego nawet nie pokazywał. No i moi drodzy, zabieram się do domu dzisiaj na 14 do pracy. Chwila polatana, tak jak już zdążyliście zauważyć. Jestem zadowolony z dzisiejszego pobytu tutaj na startowisku, choć krótko, no ale jak to mówią, lepiej coś niż nic. Dobra, zabieram się, no i do kolejnego.